Wszyscy trąbią o tym, że Dacia Jogger ma tylne światła jak Volvo i rzeczywiście pod pewnym kątem tak to wygląda. To oczywiście kwestia oszczędności, bo postanowiono zrobić klosz do góry zamiast przenosić elementy światła tu na klapę. Ale coś, o czym nikt nie mówi, to to, że Dacia Jogger ma wydech jak Mercedes G63 AMG, czyli pod tylnymi drzwiami.